Witam, już jesteśmy po chudziaku, czyli wyleliśmy wczoraj chudziaka, dzień po. Jak wcześniej tam mówiłem, skończyłem kanalizację, następnie poprowadziłem profile do prowadzenia, żeby chudziak wyszedł w miarę równo. Niestety, akurat z tego jestem niezadowolony. Profile nie jest też tak łatwo ustawić. Możliwe, że zakupiłem za krótkie podpórki do nich. Nie wiem, jak one tam się dokładnie nazywają. Jakieś tam sufitowe czy gwiazdkowe. Gdybym kupił 27 centymetrów, to byłoby pewnie lepiej. Kupiłem 17, myślałem, że będzie dobrze, ale było jednak trochę za miękko. I wychodziło jak wychodziło, ale ogólnie ustawiłem dość dobrze. Potem zabezpieczyłem to jeszcze zaprawą, tak żeby trzymało się dość mocno. Także robiłem to chyba do 9 wieczorem przedwczoraj. Wczoraj przyjechał z rana chudziak o 7 rano. No i pierwszy, powiedziałem dla pana operatora, że chciałbym rzadki, żeby nie był gęsty, bo ja kiedyś rozprowadzałem taki beton i wiem, co znaczy gęsty beton, jak ciężko go się potem rozprowadza. I tutaj właśnie taka jakby pierwsza komora, był jeszcze rzadki beton. Tu dość ładnie wyszło, nie mogę tam na to narzekać, ale później przyjechała druga grucha i pan sobie, nie wiem, czy się śpieszył, czy co, nie puścił tego rzadkiego już, nie dolał wody, tylko zaczął iść gęsty. Tego nie zauważyłem w tym międzyczasie, ściągając tutaj. No i przyszedł gęsty, miałem mordęgę straszną. Męczyłem się tu z 3 godziny, żeby potem to wszystko jakoś w miarę rozprowadzić. Także jeżeli ktoś będzie zalewał, to pilnujcie tego, żeby beton był w miarę rzadki, bo przy gęstym to jest kręgosłup, po prostu pęka. Nie wyszło jakoś tragicznie, ale mogło być dużo lepiej, bardziej równo, na to będzie szła papa, więc no, jak jest równo, to jest lepiej, bo lepiej się ona przyklei, nie będzie jakichś tam wielkich problemów z tym. No cóż, tak pomału się posuwamy. Tu dzisiaj mam znowu dwóch kolegów pomocników, którzy mi kręcą zbrojenia na nadproża. Jutro przyjeżdża już bloczek komórkowy, także zaczynamy jutro lub pojutrze murowanie ścian. Niestety w tym tygodniu znowu nie będę miał nikogo do pomocy. Być może mój brat trochę tam będzie mi pomagał, także trochę będzie pewnie opóźnienia z całą tą robotą, ale ogólnie, może nie to, że opóźnienia, tylko będzie trochę pomalej szło. Mam jeszcze miesiąc czasu do tego, do momentu, kiedy przyjedzie dach wiązarowy, także myślę, że tam spokojnie sobie się wyrobię. No, mało co bym się przewrócił przez korek od kanalizacji, ale jakoś się udało. Także no, nie jest źle, mogę powiedzieć, ale mogłoby być lepiej. No, tam moi koledzy pracują. Ja dzisiaj mam dzień odpoczynku, bo po prostu nie wyrabiałem już. Ostatnie kilka dni robiłem sam, z pomocą trochę mojego brata. Kręgosłup mi wczoraj, myślałem, że już pęknie, ale jakoś się udało przetrzymać ten ciężki tydzień. Także cóż, 3 tygodnie pracy i mamy wyjście z ziemi, zagospodarowany w miarę teren. Także uważam, że nie jest to jakiś zły wynik. Cały koszt do tego momentu to jest 21 500. Tam gdzieś pod spodem w filmiku potem wrzucę właśnie. Nie będę rozbijał tego na jakieś tam wszystkie rzeczy, co ile, ale wiadomo, że koparka, wykopy, potem zasypywanie, beton, bloczki, stal, no szalunki, czyli OSB na szalunki. Także wszystko co było potrzebne do tego momentu, zamknęło się kwotą 21 500 zł. Myślę, że nie jest to jakoś tragicznie jeszcze, aczkolwiek przekroczyłem w tym momencie budżet o 1500, bo miałem w budżecie 2000. No ale to tak wiadomo, że najczęściej tak się to właśnie kończy, że planujemy tak, a wychodzi zupełnie inaczej. Także cóż, na razie pozdrawiam wszystkich, swoją rodzinę również, a może przede wszystkim
Trzymajcie się. Na razie.